roku występowały tam punktowe przesiąki, były prowadzone działania zabezpieczające. Ponieważ działania zabezpieczające są prowadzone przez różne instytucje, różnymi siłami, bo wszyscy wtedy rzeczywiście działają i zabezpieczają. My nie prowadzimy działań na zasadzie, kto to zepsuł, bo to nie o to chodzi. Wtedy, kiedy jest pomoc, to wszystkich nas zadaniem jest oczywiście zabezpieczenie. I my po powodzi, po zakończeniu działań ratowniczych, rozpoczęliśmy inwentaryzację wszystkich uszkodzeń. I ze względu na to, że sygnalizowane były poważne przesiąki tutaj, został skierowany, zaangażowany specjalnie ekspert geotechniki do oceny i do określenia sposobu zabezpieczenia tych miejsc. Oczywiście chodziło także o uporządkowanie tych materiałów, które zostały wbudowane podczas powodzi. Rozwiązania, które zostały przyjęte na podstawie orzeczenia eksperta. Są opracowania, proszę się zapoznać. On oglądał, jak to wygląda, analizował. Tam jest wszędzie świadomość tego, że jest potrzebna przebudowa. Te dyskusje na temat bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie naszej gminy trwają nie od 1997 lata, wcześniejsze również wskazywały na niedoszacowanie inwestycyjne i braki inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa. Co do braku środków, my to rozumiemy, ja nie kwestionuję fizycznego braku środków, natomiast chcemy podnieść parę rzeczy, które zostały pominięte. My nie mieliśmy takiej wiedzy na dzisiaj jako samorządowcy czy pracownicy urzędu. Przy projektowaniu stopnia wodnego, zacznę od tego, od nic śledzkiej wody, że nie zrobiono, że tak powiem, symulacji piętrzenia wody i tak zwanej cofki przy śledzką wodę z powrotem obejście wału do tych wiosek, które były podtopione. Projekt stopnia jakby nie synchronizował czy nie obejmował cieku śledzkiej wody. Rok 2010, bo o 7 trudno powiedzieć, poszła duża woda, zalała wszystko. Natomiast rok 2010 przy długiej fali na Odrze Wysokiej pokazał, że realne zagrożenie od śledzkiej wody, tak zwanej cofki, zalanie Rzeczycy, Brodna i być może Zakrzowa. Stąd też my monitorowaliśmy potrzebę pierwszą modernizacji istniejącego wałku do przejazdu na Chomiorze, tą drogą asfaltową, jak i również zasygnalizowaliśmy, bo nam to ten czas woda pokazała, że kiedyś istniejący wałek, bo to trudno mówić wałek półmetrowy, spełniał swoją funkcję, że ograniczał wypływ wody na Rzeczyce. Było obejście za Niemców, były odstojniki, ten system był również zasypany, ten system się sprawdzał prawdopodobnie w tamtych czasach. Natomiast dzisiaj przy realizacji prawie 14-letniej stopnia wodnego w Rzeczycy mówimy, że ten problem należy powiązać z budową stopnia wodnego, bo ta sytuacja może się powtórzyć i będzie najprościej, pani dyrektor, w ten sposób, że niejako zapobiegający przeciwpowodzi burmistrz i wszystkie służby przekopiemy rów do kanału odwadniającego. Chcemy ten problem wpisać gdzieś, chcemy go umocować prawnie, żeby był dostrzegany i rozwiązywalny. Proszę sobie przypomnieć, myśmy rozmawiali wtedy, bo ja akurat spisałam jeszcze notatkę, żeby nie uciekło, żeby nie zapomniała, bo to są ważne rzeczy dla gminy Środa Śląska. I myśmy ustalili, że te naprawy, które są zrobione, my będziemy przygotowywać te punkty do napraw. Natomiast to trzeba rozważyć, co jest pilniejsze. Były rozmowy, co ustalamy, bo nie ma na wszystko pieniędzy. I to, co my możemy zrobić w tym roku, to mówimy o tym, że robimy wał śledzkiej wody. Opinia
opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Środa Śląska za 2011 rok. Komisja Rewizyjna zapoznała się i przeanalizowała. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z uchwałą nr 5 przez 83 przez 2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Śląskiej sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Śląska w 2011 roku. 2. Sprawozdanie finansowe gminy za 2011 rok. 3. Informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2011 rok. Komisja Rewizyjna porównała uchwalony budżet z jego wykonaniem i dokonała oceny jego realizacji pod względem rzetelności, legalności, gospodarności oraz celowości. Z przedstawionych materiałów sprawozdawczych wynika: budżet gminy Środa Śląska na 2011 rok został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr 4 przez 16 przez 11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w kwotach. Plan dochodów 55 367 722 zł i plan wydatków 61 896 938 zł. Regionalna Izba we Wrocławiu w uchwale nr 5 przez 83 przez 2012 z 16 kwietnia 2012 roku pozytywnie oceniła przedłożone przez burmistrza Środy Śląskiej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Środa Śląska za rok 2011. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia wykonanie budżetu gminy Środa Śląska za 2011 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi Środy Śląskiej. Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący komisji Stanisław Sądyka, zastępca przewodniczącego komisji Stanisław Wil i członek komisji Zdzisław Koszyliński i podpisy komisji. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Absolutorium dla burmistrza Środy Śląskiej. Przystępujemy do głosowania. To jest za udzielenie burmistrzowi Środy Śląskiej absolutorium za 2011 rok i podjęcie projektu uchwały nr 55 przez 2012 w sprawie absolutorium. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie zagłosowali za udzielenie panu burmistrzowi absolutorium. Bardzo serdecznie panu burmistrzowi gratuluję. Życzę również za ten rok. Ten rok pan również życzę. Proszę bardzo, oddaję głos panu burmistrzowi. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, szanowni państwo, wszyscy tutaj zebrani jesteśmy doświadczonymi pracownikami urzędu, jak i doświadczonymi pracownikami czy społecznymi, samorządowymi. Jak państwo wiecie, sukces nie jest jednej osoby i nie ona, że tak powiem, go osiąga. Osiągają go ludzie razem współpracujący. Ja mam to szczęście, że stoję na czele zespołu i jeżeli pozwolicie, chcę w pierwszej kolejności podziękować swoim współpracownikom za to, że ocena wykonanej pracy w roku 2011 jest pozytywna i prawie jednoznaczna w oczach Rady. Mamy również tą świadomość wytyków, że nie jesteśmy jeszcze doskonali i wiele pracy przede mną i przed zespołem, z którym mam szczęście kierować i współpracować. Myślę, że wszystkie uwagi, które dzisiaj żeśmy usłyszeli, wszystkie opinie będą nam na pewno potrzebne i konieczne w trudach tworzenia budżetu na lata następne i w realizowaniu tego budżetu. Również bardzo serdecznie chcę podziękować Wysokiej Radzie, szczególnie klubowi Nasza Gmina, kolegom z klubu
Marcińskiego, który wyszedł przed chwilą, za wszystkie uwagi, jakie są składane. Zapewniam kolegów, że każdą uwagę analizuję, oceniam razem z zespołem. Nie oczekuję pochlebstwa ani pochwały, bo nie o to chodzi w pracy samorządowca. Panu skarbnikowi dziękuję za bardzo jasne i klarowne przedłożenie realizacji budżetu, za zrozumiałe definicje jego zespołowi, również za trud, że tak powiem, w ściąganiu dochodów i w realizacji tych dochodów wszystkim wydziałom, które przyczyniają się do realizacji zadań w naszej gminie, kierownikom tych zespołów i współpracownikom również dziękuję. Szanowni koledzy,